Ludzie wiedzą o tym, że wiesz, miałeś jakąś tam relację z Michałem. Jak byś mógł ją skomentować? Hmm, myślę, że moja relacja z Michałem to był przede wszystkim happening artystyczny. I wszyscy dobrze wiedzą, że to nie była prawdziwa relacja miłosna, tylko taka bardziej przyjacielska. On miał przede mną ślicznotkę, po mnie ślicznotkę, więc nie ma co do tego teraz dorabiać większej filozofii i nadawać temu głębszej, głębszego znaczenia, bo to był po prostu bardzo fajny event artystyczny i było naprawdę świetnie. Michał jest naprawdę bardzo fajnym, inteligentnym facetem. Pisze wspaniałe książki i znajomość z nim jest naprawdę bardzo wartościowa. Natomiast my nigdy nie byliśmy parą, nigdy nie byliśmy parą, to był po prostu happening artystyczny. I, I tyle.